Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to troszkę tak fałszywie to przywitanie zabrzmiało. No ale cóż, Szanowni Państwo, kilka dni temu otrzymałem od wiernego radiosłuchacza prezent. Był to prezent, był to ekspres do kawy kapsułkowy. Powiem Państwu, że w pierwszej chwili pomyślałem sobie, a po co mnie to takie coś? Zwykłą nalewam Jacobsa czy jakiegoś innego, bo jestem światowym chłopakiem i w Biedronce sobie kupiłem. I tyle. Po co to jakie? Jakieś szatany, jakieś masony, po co to komu? Jakieś ekspresy czy coś. Ale powiem Państwu, że kilka razy skorzystałem z tego ekspresu. I mimo, że jest bardzo tani, bo kosztuje 190 zł około, to nie to, że sprawdzam ceny prezentów. No po prostu chciałem szanowni ukochani radiosłuchacze, chciałem po prostu no, Państwu jakoś to zrecenzować. To nie dlatego, że patrzę, że jak mi ktoś prezent wysyła, ile on jest warty. To nie tak. Nie myślcie sobie, że ja taki nie jestem. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie Pawłowi. Przede wszystkim za to, że poznałem coś nowego. Poznałem coś nowego, poznałem coś ciekawego. Otworzyłem się trochę na świat. A tak poważnie już mówiąc, właśnie dostałem kapsułeczki, które kupiłem sobie. Oczywiście kupiłem z błędem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kilka dni temu audycję zadzwonił telefon. No i to zadzwonił pan, od którego zamówiłem kawkę. Zamówiłem kawkę i zamówiłem do złego ekspresu. Szanowni Państwo, tak. Ja też się mylę. Czasami. Dobra. Zamówiłem takie kapsułeczki Lavazza i takie różne, fajne. Powiem Państwu, że byłem w Rzeszowie w ogrodzie botanicznym z moją przyjaciółką. I tam sobie wypiliśmy, znaczy no ja postawiłem też przyjaciółce jakieś kawka, jakieś tam były serniczki, lody, no ja tylko kaweczka, bo ja się odchudzam od poniedziałku. Szanowni Państwo, krótka instrukcja, jak działa ekspres kapsułkowy, bo działa bardzo fajnie. Tu, jak Państwo widzą, tylko nie mogę Państwu tego wyjąć, mamy wodę. Tu wlewamy wodę. Ekspres ją podgrzeje. Dlatego ja, sprytny chłopaczyna z warszawskiej Pragi, wlewam trochę ogrzanej. Tu jest kawa. 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 I teraz proszę bardzo, ja trochę się wydurniam, tak, no bo ja taki chłopak jestem raczej wesoły. Proszę sobie zobaczyć. Tu mamy taką wajchę. Bierzemy ją tak. Bach, bach, bach. Jest? Jest. Bierzemy taką kapsułkę. A to dostałem w zestawie z ekspresem. Davidoff, Nespresso, Dallmayr. Zagraniczne. Zagraniczne. Niezłe są te kawy. Jedne są, pokażę Państwu, niezłe. Jedne są niezłe, a drugie takie sobie. Nie są też dokładnie opisane, dlatego kupiłem wcelowane kawki. Zaraz będziemy sobie te kaweczki pokazywali. Szanowni Państwo, tu jest wielkość. Nie wiem, czy Państwo zobaczą, tu jest szersze, a tu jest węższe. Wkładać należy zawsze w to węższe, ale tym razem wsadzimy przodem. O! I gdy już wsadzimy, nic nie robimy, delikatnie wsadzamy. Wajchę robimy tak i kapsułka. Wbijają się w nią szpice z całej siły. I teraz naciskamy, mamy dwa guziki, malutką kaweczkę i większą kaweczkę. Naciskamy większą kaweczkę. O, zapalają się i migają. Prawdopodobnie jest podgrzewana woda albo coś innego. Ja tam prosty chłopak, nie znam się. Podkładamy filiżaneczkę pod to. I czekamy na kaweczkę, czekamy aż przestanie migać. Zobaczmy, Szanowni Państwo, co sobie zamówiłem. Ponieważ ja zamówiłem złą kawę do innego ekspresu, a to jest ekspres o taki. O, Nespresso Inicja. Zagramaniczny. Tak to wygląda. Proszę sobie zobaczyć. Zamówiłem do innego ekspresu i pan wtedy w czasie audycji zadzwonił, zapytał. Ja mówię, dawaj pan co jest tam, ja panu zaufam, dam panu tam
dam mu ładną opinię na Allegro, bo się ładnie zachował. Mógł wysłać cokolwiek, a jednak zadzwonił, zapytał. Oczywiście też wybrał pewnie to, co mu najgorzej schodzi, ale jednak zapytał. Ja to szanuję. Dlatego dostanie dobrą opinię na Allegro. Oto, szanowni państwo, naszym oczom okazuje się, że przestały migać. I wybieramy, czy chcemy wypić małą kawkę, czy większą. Wiadomo, dziewczyny lubią więcej, więc dziewczyny wezmą większą. A ja wezmę większą, bo ja zaraz będę gameplay nagrywał na kanale Marek Gra w Grę. I zapraszam państwa. Wciskamy klawisz z rysunkiem dużej kawki. Uwaga! Leci. Leci, szanowni państwo. Och, jak leci. Leci jak małysz ze stoczni. Leci, leci. Hen daleko poleciał. Czekamy na kaweczkę, lawazzę. A ja państwu pokażę, co kupiłem. Lawazza Armonico. Duchała się w Puerto Rico. Espresso Delizio. Włoskie bontą. I lawazza Vigoroso, żeby mieć większy wigor. To się pije przed przytulaniem. A tu jest niebieska Decafeinato Ricco, bez kofeiny. Trzeba spróbować. Bo lubię kawkę wypić, a wieczorem boję się wypić, żeby nie zasypiać, żeby nie mieć problemów z zaśnięciem. Więc chętnie wypiłbym kawkę bez kofeiny. A to jest to, co wypiłem. Caffè Delicato Bonton Chabrion. A to jest cappuccino. Cappuccino, szanowni państwo. Nie będę udawał, że się znam. Czyli pewnie dali tutaj śmietanę w proszku, co jest podobno bardzo szkodliwe. Chłopaki pisali, żebym tego nie brał. No ale to jest tylko 10 tych. Briankowi damy. On to wszystko wypije. Mój kozioł ofiarny. Nie, ja go lepiej traktuję niż państwa. Temu skurkowańcowi tutaj jest lepiej niż gdziekolwiek indziej. Szanowni państwo, proszę zapamiętać, jak się pije kawę. Pamiętajcie, że tak piją prostacy. A jak piją ludzie bonton światowi? O tak, o. A jak, o tak. A jak tak zrobisz, to już jesteś światowiec. Nie, tak naprawdę delikatnie się gdzieś mówiło, że tak, o, trzeba paluszek. Ale to jest badziewie, oczywiście pijemy tak, jak jest. Można pić tak. Można pić tak, no to już bardziej po prostacku, a można pić elegancko, tak? Wyprostowane plecy. Bierzemy delikatny oddech i mówimy, mówiłaś teraz o kancie, czyli że chcesz mi okantować białogłową. Pijemy delikatnie, nie siorbiemy jak chłopstwo, z całym szacunkiem dla chłopów, bo chłopów bardzo szanuję. Tylko chodzi o takie, no, bontą zasady, czy pijemy tak. Bierzemy oddech, patrzymy w górę, tak jakby ku Bogu, zastanawiając się, czy pokazujemy, że nie myślimy o prymitywnych sprawach, kiełbasie, wódzie, Biedronce, Lidlu, tylko tak, tak wzdychamy, Boże, i tak, kurwa, kalura, nie smakuje mi zupełnie. Może mojej przyjaciółce posmakuje, ona lubi takie mocne kawy, ale ja zawsze sobie jeszcze domieszam i czasem. Jak domieszamy? Bierzemy małe i z tego ekstraktu w kapsułce jeszcze trochę wycisnął. To jest wiadomo mniejszej mocy. Troszkę wzięło wodę, ale właśnie troszeczkę rozcieńcza, więc mówię, żeby wykorzystać napar. Nie dolewam po chamsku wody, tylko robimy małą kaweczkę, tutaj naciskamy guzik i uwaga, paluszek, bierzemy oddech, wzdychamy, żeby otoczenie widziało, jak jesteśmy wrażliwi i uduchowieni, tak, o Boże, tak, o Boże, te zmiany klimatyczne, tak, bardzo się tym przejmuję, tak, albo coś, o Boże, kochany, za miliard lat zgaśnie słońce, co to będzie? I gdy już pokazaliśmy swoją wrażliwość, pijemy łyczka bez siorbania, bez pierdzenia i bez bekania, czy tak. No akurat mi nie smakuje ta kawka. Dobrze. Szanowni państwo, no nie smakuje, się wypije, żeby się nie marnowało. Rozmawiacie z Januszem promocji. Tu się nic nie może zmarnować. Jak czyścimy? Szanowni państwo, to jest bardzo proste. Gdy to otworzymy, ta kapsułka spada na dół. I spytacie państwo mądrze, gdzieś ona spada?
tutaj spada, tylko zrobimy tak, żeby mojej ławeczki, na której zresztą i tak nie ćwiczę, nie pobrudzić. I tak wygląda, szanowni Państwo, pokażę. Tak to wygląda. Tutaj spada kapsułka, no nie mogę wziąć, bo tu wyleci trochę woda. Tutaj spada kapsułka. I to sobie możemy wyjąć. I to sobie po prostu myjemy. Tu troszkę kawki, pływa wody, a tu jest pojemnik na kapsułki. Tu jest po prostu kapsułka. Całość, ukochani, najdrożsi sercu memu radiosłuchacze, bierzemy, wsadzamy. O tak o, po umyciu. Od i cała tajemnica korzystania z ekspresu kapsułkowego. Jeśli Państwo dobiorą dobre kawki, to mogą być Państwo zadowoleni. Natomiast ja polecam, że jest taka metalowa kapsułka tutaj już z dziurkami i tam sobie wsypuje człowiek jaką kawkę chce, czyli to wychodzi taniej, bo ta kapsułka jest wieczna. I tylko sobie Państwo wsypują kawkę jaką chce i mają kawkę. Ja korzystam z tego ekspresu, piję 2-3 kawki dziennie. A teraz, szanowni Państwo, z kawką, tylko zrobię sobie inną, zrobię sobie tą na wigor, bo brakuje mi dzisiaj siły zupełnie. I zapraszam Państwa na kanał Marek Gra w Grę, gdzie będę grał w grę i jednocześnie będę pił sobie jakąś kawkę. Zapraszam serdecznie, dziękuję za wzięcie takiego naocznego, takiego, no wiecie, rozumicie, udziału w mojej recenzji, jak zakupy, tyle zakupy mango. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dbajcie o siebie, jako ja dbam. Pozdrawiam. Chow w dom, cześć.